witam w kolejnym poradniku. Dzisiaj zaprezentuję, jak stworzyć robotyczne, komputerowe brzmienie, używając wtyczki Harmor. A brzmienie to będziemy konstruować do tej perkusji, do tej linii basu. Posłuchajmy sobie tej sekwencji. Otwórzmy wtyczkę Harmor. Bas skonstruowany jest na nucie E i na tej nucie ja również skonstruuję sobie ten efekt. Natomiast obniżę to brzmienie o oktawę. I generalnie jest to bardzo proste brzmienie do stworzenia. Polega ono na tym, że filtrujemy filtr cut-off na maksymalnym rezonansie poprzez obwiednię, którą aktywujemy tutaj. I wejdźmy sobie w funkcję envelope, czyli obwiednię. I Harmor oferuje nam możliwość skonstruowania bardzo ciekawych obwiedni. Możemy sobie narysować dowolny rodzaj obwiedni. Na przykład coś takiego. Możemy aktywować sobie efekt delay, który sprawi, że to brzmienie będzie troszeczkę bardziej przestrzenne. Wejdźmy w piano roll. Postawmy nutę, całą nutę na czas trwania całego taktu. Następnie skopiujmy sobie ość i w drugim takcie postawmy dokładnie ten sam efekt, natomiast odwróćmy w prawo na oscylator kwadratowy. Otrzymamy dzięki temu takie brzmienie. Ale, żeby to wszystko troszeczkę zmieniało się w czasie, aktywujmy sobie LFO. Zarówno w jednym, jak i w drugim Harmorze. Wyciszmy troszeczkę całość. Następnie postawmy ten efekt w playliście i przesłuchajmy całą sekwencję. Możemy bawić się tą filtracją, postawić ją na przykład nieco niżej. Bardzo prosty, natomiast bardzo ciekawy komputerowy, robotyczny efekt, który bardzo często jest używany w muzyce PsyTrance. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnych poradników. Na razie.